Katastrofa, słuchajcie, znamy już nakłady monet obiegowych NBP 2023 państwa polskiego. Jeżeli ktoś planował coś kupić, zarobić na tym, jakieś niskie nakłady, no to widzieliśmy, że te monety pokazywały się już od początku roku. Także mamy tutaj strasznie wysokie nakłady. Jeżeli planowałeś kupić woreczki mennicze, ja nie kupiłem żadnego, to mam starszy, no to nie polecam, nie idź w to. Moja rada, nie idź w to. Także 1 grosz, 338 milionów 880 tysięcy sztuk. Jak wiemy, prawdopodobnie produkcja 1 grosza kosztuje około 7 groszy, także popatrzcie, jakie tu są już straty na takim jednym grosiku. 2 grosze 110 milionów, 5 groszy 128 milionów i wszystko to jest robione tą technologią stal powlekana, złą po prostu. 10 groszy 157, 20 groszy 50, 91, przepraszam, 59 milionów, 50 groszy, 1 zł, 23 miliony, 2 zł i 5 zł te monety, które jeszcze trzymają fason, no to 2 zł 30 milionów, a 5 złotówka aż 43 miliony. Jeżeli nie macie destruktów, no to to jest tragedia. Po prostu jedynie monety do zachowania, 5 i 2 zł, ta stal powlekana, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Także szybciutko, na razie trzymajcie się, tak jak mówiłem. Kupowanie woreczków nie ma jakiegokolwiek sensu. Także trzymajcie się i do następnego. Hej, czekam na wasze opinie.